Sprzyjająca aura pogodowa pozwoliła na rozpoczęcie remontów dróg i ulic naszego miasta. Pierwsze prace zostały już wykonane. Wykonaliśmy przebudowę chodników w ulicy Wysokiej, Wiejskiej, Wyszyńskiego oraz w ciągu ulicy Podmiejskiej. Ukończyliśmy również budowę drugiego etapu oświetlenia w ulicy Półwiejskiej. Ale to nie wszystko. Obecnie inwestycje osiedlowe realizowane są równolegle na kilku ulicach. W tej chwili rozpoczynamy przebudowę chodnika w ulicy 15 Lipca. Trwa również przebudowa chodników w ciągu ulicy Mickiewicza oraz w najbliższym czasie będzie przekazany plac budowy przy przebudowie chodnika przy ulicy Lizbarskiej od ulicy Matejki do ulicy Lipowej. Również czeka nas w najbliższym czasie budowa pieszojezdni w odnodze ulicy Słonecznej. Na remont czekają już kolejne ulice. W trakcie procedury przetargowej są ulice Kalinowa oraz Przykop. Przypomnijmy, w 2016 roku na inwestycje osiedlowe przeznaczono kwotę w wysokości prawie 4,5 miliona złotych. W połowie marca przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Brodnicy dokonało nasadzeń kwiatów wczesnowiosennych. 5 tysięcy bratków, 500 tulipanów, 200 prymuli znalazło się na skwerach przy ulicach 3 Maja, Mostowa Mazurska, Sienkiewicza Sądowa oraz Kamionka Kolejowa. Łączny koszt wczesnowiosennych prac wyniósł 8 tysięcy złotych. W ramach tutaj wczesnowiosennych porządków dokonaliśmy też przeglądu trawników, rabat bylinowych, wykonaliśmy nawożenie nawozami wiosennymi. Było to wszystko wykonywane w ramach umowy, która jest podpisana z Urzędem Miasta na utrzymanie zieleni w mieście. Planowane są już prace nad nasadzeniami kwiatów docelowych. Te działania zaplanowano po 15 maja. Będą to nasadzenia z gatunków kwiatów surfinie, pelargonie, begonie. Planujemy ich wysadzić około 9 tysięcy sztuk. Pod koniec marca burmistrz Brodnicy rozstrzygnął konkurs na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku. W konkursie wystartowało 18 oferentów. Na wyżej wymienione zadania przeznaczono 220 tysięcy złotych. Od kilku lat dzięki takim konkursom w naszym mieście odbywa się wiele ciekawych, interesujących i różnorodnych imprez związanych z kulturą, szeroko pojętą. Dzięki dotacji burmistrza Brodnicy będą mogły się odbyć między innymi takie cykliczne imprezy jak Brodnicka Uczta Teatralna, Zdziebełko Ciepełka, Ogólnopolskie Spotkania Cyrkowe czy też Nocna Majówka Patriotyczna. Chciałabym zaprosić wszystkich do tego, byśmy korzystali z tych imprez, które właśnie organizacje pozarządowe przygotowują dla nas, a przygotowują dzięki między innymi właśnie dotacji z Urzędu Miejskiego. Brodnickie Stowarzyszenie Kultury w ramach konkursu otrzymało dotację na renowację brodnickich zabytków. Cieszy nas również fakt, że z tych środków korzystają takie organizacje pozarządowe, które w swoim statucie mają ochronę dziedzictwa narodowego. Dzięki środkom z Urzędu Miejskiego odnowiona zostanie część elewacji w kościele farnym oraz wymienione zostaną okna i drzwi w kościele ojców franciszkanów w Brodnicy. Wyniki konkursu znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy. W 2016 roku obchodzimy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Do obchodów włącza się również nasze miasto. Już 17 kwietnia o godzinie 17 w Brodnickiej Farze odbędzie się koncert Capella Torniensis, a jesienią w ramach imprezy Zdziebełko Ciepełka koncert muzyki średniowiecznej. Do obchodów aktywnie włącza się również Brodnickie Muzeum, proponując cykl lekcji muzealnych. W ramach tych lekcji proponujemy dwa takie tematy. Pierwszy brzmi święta pogańskie czy chrześcijańskie, elementy pogańskie w chrześcijaństwie. I ten temat dotyczy genezy pochodzenia współczesnych świąt katolickich, współczesnej obrzędowości w Kościele katolickim oraz wpływu, jaki wierzenie pogańskie wywarły na późniejsze postrzeganie religii. Natomiast drugi temat dotyczy początków chrześcijaństwa w regionie brodnickim w oparciu o wyniki badań archeologicznych.
Przyjęcie chrześcijaństwa w 966 roku nie oznaczało przyjęcia wiary przez ogół ludności. Podczas spotkań muzealnicy przedstawią synkretyzm wierzeń zachodzących w naszym regionie w tamtych czasach. Jeśli chodzi o archeologię, są tutaj cmentarzyska wczesnośredniowieczne, jak chociażby tutaj z naszych terenów cmentarzysko w Szabdzie Cegielni, gdzie odkryto pochówki birytualne, czyli w obrębie jednego cmentarzyska znajdowały się zarówno pochówki szkieletowe, jak i pochówki ciałopalne, co jest wyrazem takiego głębokiego trwania jeszcze tych wierzeń pogańskich w świadomości tutejszej ludności. Lekcje skierowane do dzieci oraz młodzieży potrwają do końca kwietnia bieżącego roku. Chętne grupy mogą zapisywać się w siedzibie Brodnickiego Muzeum, gdzie znajdą również szczegółowe informacje. 22 kwietnia obchodzić będziemy Światowy Dzień Ziemi. Tego dnia stowarzyszenia, organizacje, samorządy oraz szkoły kładą szczególny nacisk na dbanie o ekologię i czystość środowiska. Warto jednak pamiętać, by o nasze środowisko zadbać każdego dnia. Dlatego Straż Miejska w Brodnicy monitoruje przypadki nielegalnego składowania odpadów, w skrajnych przypadkach nakładając karę grzywny. Dzikie wysypiska śmieci, choć rzadko, zdarzają się również w naszym mieście. Jest to wykroczenie. Wykroczenie z kodeksu wykroczeń 145 i strażnicy będą karać mandatami. Mandat wynosi od 50 zł do 500 zł, ale to nie jest najważniejsze. Zaangażowanie mieszkańca jest ważniejsze niż karanie mandatami, dlatego bardzo serdecznie wszystkich proszę, żeby ten czas, gdzie będziemy obchodzić Dzień Ziemi, żeby go uczcić tym, że nie będziemy wyrzucać śmieci, nie będziemy zanieczyszczać naszego terenu, że będziemy żyć zgodnie z zasadami ekologii. Oprócz informacji przekazywanych przez mieszkańców naszego miasta, Straż Miejska używa kamer rejestrujących wykroczenia. Od kilku tygodni próbujemy obserwować te tereny, które są mocno zagrożone, poprzez wystawianie kamery, która informuje o tym, że sprawca w tym momencie zrobił tą złą rzecz. I wtedy mamy czas popełnienia wykroczenia, mamy zdjęcia i rejestrację samochodu. I możemy na tej podstawie karać sprawcę. Zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące koncepcji planu budowy ścieżek rowerowych w granicach gminy miasta Brodnicy. Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 17 w sali wielkiej Pałacu Anny Wazówny. Zapraszamy. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy zaprasza na 5. Brodnickie Warsztaty Literackie ze specjalnym udziałem Gai Kołodziej, członka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Spotkanie odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 17.30 w sali wielkiej Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy. Wstęp wolny, zapraszamy. Burmistrz Brodnicy oraz proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny w Brodnicy zapraszają na koncert z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wykonawcą utworów podczas spotkania, które odbędzie się 17 kwietnia o godzinie 17 w brodnickiej farze, będzie kapella Torniensis, natomiast z sopranistką Anna Niemiec-Mościcka. Wstęp wolny, zapraszamy. 16 kwietnia 2016 roku po raz piąty Brodnicki Dom Kultury zaprasza na Open Music 2016, w którym młodzi wykonawcy prezentują efekty swoich muzycznych poszukiwań. Gwiazdą brodnickiego przeglądu będzie zespół Coaches, znany z ciężkiego brzmienia i mrocznych, pełnych klimatu grozy teledysków, w którego skład wchodzą Paweł Małaszyński – wokal, Wojtek Napora – gitara, Radek Jasiński – bas oraz Czarek Mielko – perkusja. Dostępne są już darmowe wejściówki na koncert do odbioru w Brodnickim Domu Kultury. Ilość miejsc ograniczona.